Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam taki luźny film z mojej domowej kuchni. Jako że jest sobota, to u mnie zawsze jest tak, że ja w sobotę więcej gotuję. I tak sobie pomyślałem, że skoro mam tyle zajęć, to może nagram film o wszystkim po trochu. Tutaj jest, jak widać, tutaj jest mój zeszyt. To jest mój magiczny zeszyt szefa kuchni. Każdy kucharz ma taki zeszyt pewnie, każda gospodyni domowa też, i właśnie taki on jest sentymentalny, bo wszystkie przepisy, które w nim się znajdują, to one mają swoją historię. Tych przepisów jest sporo. Zeszyt ma kilka lat i właśnie dzisiaj z tego zeszytu wziąłem jedną recepturę i zrobiłem pasztet. Zrobiłem pasztet drobiowy. O tym pasztecie nagrałem dzisiaj w filmie zamieściłem, czyli to jest pasztet z wątróbek drobiowych. On był dwie godziny w lodówce i już się stężał. On jest na bazie masła, dlatego szybko tężeje. O dużej zawartości tłuszczu. Dużej zawartości tłuszczu, czyli dobrze. Okej. Co ja tutaj dzisiaj robię w tej mojej kuchni? Oprócz pasztetu robię pizzę jak zwykle. Tą pizzę wałkuję ostatnio, ale chcę ją po prostu jeszcze do perfekcji doprowadzić, dlatego cały czas ją jeszcze robię. Akurat mi się skończyło ciasto w zamrażarce i muszę dorobić nowe. Ja zawsze tak robię, że robię sobie ciasto z kilograma, wychodzi 7 kulek i większość 6 zamrażam. Jedną sobie zjadam, a 6 zamrażam. Później mam tą pizzę, kiedy chcę. Tutaj jest mój zakwas. Zakwas jest zrobiony z mąki białej. Tam była część żyta, dlatego nie jest taki zupełnie biały. I jak widać, on dobrze rośnie. Niedługo będzie już gotowy do tego, żeby robić pizzę. Tutaj mam mąkę w pojemniku. Mam taką dużą miskę, w której ja mieszam tą masę na pizzę. Masę na pizzę, także zaraz tą pizzę będę robił. A jeszcze pokażę, że dzisiaj piekę też chleb na zakwasie. Mam go tutaj w foremkach. Dlatego, że ja robię chleb na zakwasie, robię w foremkach. Nie robię w koszykach, tutaj mam takie koszyki też. Chciałem o nich trochę powiedzieć, ale robię w foremkach. Sprawdzę teraz, pokażę jak sprawdzić, czy już jest gotowy do pieczenia chleb. Jeżeli tak naciskamy i ten ślad od razu zanika, czyli jest takie napięcie mocne, że zanika, to chleb jeszcze nie, to ta masa nie jest jeszcze gotowa, ale jeżeli jest tak, że po prostu nie ma takiej sprężystości i ten znak jakby pozostaje, no to znaczy, że już jest chleb, że już chleb można zaraz będzie piec. Że chleb będzie można piec. I ja przed pieczeniem mój chleb nacinam i robię to po prostu, żeby on ładnie się otworzył, taki dekoracyjny był. Nacinam to taką żyletką. Mam taką żyletkę. I wtedy to on gdzieś nie pęknie z boku, czy będzie to atrakcyjnie wyglądało. Czasami używam też nożyczek, jeżeli zależy. Czasami nożyczkami nacinam, żeby ładnie się on w czasie pieczenia jakby otworzył w tym miejscu i ładna prezentacja, żeby była. To nagram kiedyś na ten temat jeszcze film. Także to jest ten chleb, który będę zaraz piekł na zakwasie. A tu o tych koszykach chciałem powiedzieć. Dlaczego ja piekę chleb w foremkach? Ja piekę w foremkach takich najtańszych z tam jakiegoś sklepu. Dlatego, że ja piekę w warunkach domowych i nie mam pieca profesjonalnego z parą, taki, który wtłacza parę. I po prostu przeczytałem kiedyś w książce Chad Robertson, jest taki piekarz ze Stanów.
I on właśnie opowiadał tam historię o swoim koledze, który też prowadził restaurację i w tej restauracji nie miał prawdziwego pieca do pieczenia chleba i nie wiedział, jak to zrobić, a chciał na tym chlebie trochę też zarobić i postanowił, że zacznie piec właśnie w foremkach. Tych foremek naraz ileś tam do pieca wchodziło i po prostu w ten sposób mógł dużo wypiec i zachować tą świeżość, dzięki temu, że właśnie w foremce to ta chleb jest jakby w tym środowisku wilgotny, pieczony i on wtedy wychodzi taki dobry i wilgotny. No i ja wtedy postanowiłem tej metody spróbować i u mnie się to sprawdziło, bo na początku ja piekłem też w koszykach chleb, ale jeżeli się nie ma dobrego pieca z kamieniem takim i który trzyma mocno temperaturę i do którego można kilka chlebów naraz włożyć, no to ciężko tak jest, nie? I spróbowałem w tych foremkach, więcej tych chlebów się mieści naraz w piecu, jeżeli daję w foremkach. I po prostu u mnie to się sprawdza, ten chleb jest. I też zauważyłem, że chleb wychodzi lepszy w ten sposób, bo tak jak mówię, dłużej zachowuje tą wilgotność swoją i w ogóle lepszy w takim domowym piecu, według mnie taki foremkowy lepiej smakuje. Dlatego ja namawiam, że niekoniecznie trzeba się męczyć z tymi koszykami. No, można, jeżeli ktoś ma warunki takie, żeby wypiekać, a nie potrzebuje aż tak dużo tego chleba, to może po prostu dawać masę do koszyka, później odwracać i piec chleb taki o tradycyjnym kształcie. Natomiast ja ten chleb z koszyków piekę raczej okazjonalnie, gdzieś tam w okresie świątecznym, Wielkanocy i tak dalej, jeżeli taki chleb potrzebuję. Te koszyki mam w różnych, prawda, różnej wielkości, większe, mniejsze i już. One powodują taki wzorek, atrakcyjny ten wzorek na chlebie później, bo wiadomo, że tu trzeba wysypać mąką najpierw semoliną albo mąką ryżową, mieszanką mąki ryżowej i zwykłej, żeby to się nie przyklejało, to się wysypuje i później odwracamy do pieca i nacinamy i można piec. Czasami takie wyłożenie materiałowe też jest, można wtedy tego wzorka nie będzie, tylko będzie taki bardziej gładki ten chleb bez tego wzorka. No to jest po prostu w zależności od tego, czy ktoś ma piec dobry, czy ma specjalny garnek, taki też może do pieczenia chleba. A ja akurat nie mam tego, dlatego postanowiłem piec w foremkach i u mnie to działa. Muszę powiedzieć, że u mnie to działa i tak już będę robił. No chyba, że kupię kiedyś sobie po prostu lepszy piec. Zobaczymy, jak wyszedł ten pasztet. Zobaczymy, jak wyszedł ten pasztet. Wyciągam z foremki. Film o tym, jak zrobić pasztet, nagrałem. Dzisiaj rano zamieściłem ten film. Zobaczymy, jak to wyszło. Okej. Wygląda nieźle. No tutaj ten dodatek czerwonego wina, on ma taki cel, żeby poprawić smak, ale też kolor, bo ten pasztet ma taki trochę kolor szary. No są różne metody na to, żeby to poprawić. O, zobaczymy, jaka jest konsystencja. Konsystencja jest taka, jak powinna być. Ten pasztet podaje się tradycyjnie z bagietką opieczoną, z plasterkami opieczonej bagietki albo jakiegoś tost taki ze zwykłego chleba. W Anglii podają to do tego marmoladę z czerwonej cebuli albo jakiś słodko-kwaśny sos z owoców czutnej. W polskich warunkach to raczej by chyba
dla polskiego klienta bardziej by to się nadawało, żeby jakiegoś korniszona dać, czy coś w tym stylu, coś kwaśnego. No bardzo dobry. Bardzo dobry. Namawiam do tego, żeby sobie zrobić taki pasztet. I już. Wszystko powiedziałem. Dzisiaj nagrywam tylko taki krótki film. Bo tak sobie pomyślałem, że jestem w kuchni tutaj i sporo robię rzeczy. Teraz udam się na posiłek. Może pokażę na koniec taką radę ode mnie, jak podać makaron, spaghetti. Taki bonus na koniec. Jak podać spaghetti makaron, żeby to wyglądało tak bardziej, powiedzmy, elegancko. Trzeba sobie kupić taki widelec. To jest taki widelec do mięsa, do krojenia mięsa. Ale jak to w kuchni, można go wykorzystać do różnych celów. Teraz jedna metoda jest taka, żeby trzeba ten makaron nawinąć po prostu. Nawinąć. W ten sposób. Jeszcze wezmę tutaj coś. Można go sobie tak nawinąć. O tak. Nie wiem, czy to widać, kurczę. Większą porcję, czy mniejszą. O, i taka ładna prezentacja jest na talerzu. W ten sposób. A druga metoda. Jeszcze pokażę drugą metodę. Czyli znowu nawijamy, nawijamy, nawijamy. Żeby nie za dużo. No to trzeba też tak nawinąć, żeby to miało ręce i nogi. Można przy pomocy na drugą rękę założyć sobie rękawiczkę i jeszcze temu po prostu to jakby wyrównać tutaj. Wyrównać. Wyrównać, wyrównać, wyrównać. Nie mam rękawiczki, żeby to zrobić, ale okej. Okay. Można położyć jeszcze po prostu tak w ten sposób. Ważne, żeby. No właśnie. No nie mam tej rękawiczki, żeby pokazać, jak to zrobić. Także ja się udaję na posiłek w tej chwili. Taki luźny film ode mnie dzisiaj. Z mojej kuchni. O, średnio to wyszło. W każdym bądź razie pokazałem, o co chodzi. To wiadomo, że trzeba to lepiej nakręcić, ale mówię, żeby rękawiczka była, to trzeba bardziej, żeby on był taki napięty na tym widelcu. Wtedy można to elegancko bardziej po prostu w takiej formie, ja nie wiem, jak to powiedzieć, bardziej elegancko to zrobić. Okej, okay, to na tyle dzisiaj pogadanka ode mnie. Może komuś się przyda moja rada na temat pieczenia w foremce, na temat robienia pasztetu czy podawania makaronu. Pozdrawiam spaghetti. Pozdrawiam serdecznie.